Ulubiony sketch Monty Pythona? Oj, oj, oj. Najzabawniejsza gra, w jaką grałem. Nie, nic mi nie przychodzi do głowy. No, symulator... Ryśnicy z tatą. Fantastyczny. Lubię zabawne gry. Dobra. Lubię przygodówki, lubię zrzeszciówki. Już? Stary... Okej. Sketch o Denisie Murze. Chociaż nie. Chyba nic nie nagram. Tutaj. Niesamowita siła. Była taka firma, nazywała się Seventh Level i ona wyprodukowała cykl gier z serii Monty Python. To były gry point and click i chyba właśnie gry point and click to chyba się szczycą tym, że są w sumie najśmieszniejsze, bo są mocno oparte na fabule. Monty Python The Meaning of Life to chyba najśmieszniejsza gra w historii wszechświata. Oczywiście mocą Monty Pythona było to, że był to Monty Python i gra powstawała przy mocnym udziale tej grupy aktorsko-komediowej. Jeżeli ktoś zna Monty Pythona, to wie, dlaczego jest to śmieszne. Jeżeli ktoś nie rozumie Monty Pythona, to i tak mu nie wytłumaczę, dlaczego to jest śmieszne. Udało się złapać tam tą esencję tej grupy, taką kompletną nieszablonowość, dziwaczność, dzieją się niespodziewane rzeczy. I przede wszystkim jest to przygodówka point and click, więc polega na poznawaniu. I to jest śmieszne, że tam się dzieją rzeczy, które w normalnych point and clickach by się nie wydarzyły. I to właśnie to kompletne dziwactwo i to, jak rozbija ona cały gatunek na części, jest bardzo hahaszne. Najzabawniejsza gra, w jaką grałem, pierwsza z nich to I Am Bread. Gra, w której możemy się wcielić praktycznie w produkty żywnościowe, w produkty spożywcze, które mają się przedostać z punktu A do punktu B. Świetna gierka, ciekawa fizyka, ciekawa dynamika gry. No przede wszystkim zabawny motyw. Wbrew pozorom na początku myślałem, że to będzie jakiś totalny kicz. Okazało się, że gierka jest naprawdę świetna, zabawna. Człowiek wiele razy mógł się zastanawiać, jak to byłoby być parówką, albo jaki charakter ma bułka. Shower with your dad simulator 2015. Symulator kąpieli z tatą. Bardzo kontrowersyjny temat, jednak no, gra jest tak absurdalna, zabawna. I praktycznie jest to gierka na 30 minut wprawdzie, bo potem już się szybko nudzi. I chodziło o sam motyw, sam pomysł, samą koncepcję, żeby wzbudzić u kogoś uśmiech. Także udało się, dziękuję. Jeżeli chodzi o zabawne gry, zdecydowanie tutaj na pierwsze miejsce wybijają się gry od LucasArts, natomiast ja opowiem o innej grze, mianowicie Głupki z Kosmosu, studia Xilam. Gra, która powstała na podstawie serialu animowanego. Większość, myślę, że z Was pamięta tą grę, ponieważ była ona wydana jako też jedna z niewielu gier, która była w języku polskim. Gra zawierała mnóstwo prześmiesznych gagów. Chyba jeden z takich najśmieszniejszych, które pamiętam, to chociażby podróż na ślimaku przez labirynt. Dosyć ciekawie to było zrealizowane, ponieważ była to cutscenka, w której bohater faktycznie poruszał się na ślimaku w takim żółwim tempie. Trwało to chyba z 8 minut. Natomiast jeszcze jedną dosyć fajną rzeczą było to, że była to pierwsza gra w języku polskim, której padło słowo na K. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, najwyżej się wytnie. Lubię zabawne gry, lubię przygodówki, lubię zrzeszciówki z polskim dubbingiem. Rayman 3 na przykład, stary, z dubbingiem Bartosza Wierzbięty, był całkiem zabawny. Ale chciałem porozmawiać o innej grze, która zdobyła moje serce i do dzisiaj jest jeden z moich ulubionych tytułów. Gra nazywała się Tactica Intervention, mało teraz kto pamięta.
W 2013 roku twórca oryginalnego Counter-Strike 1.6 postanowił stworzyć kolejną grę, odłączoną od Valve, taką jak ona mu się marzy. Próba wyszła mu całkiem dobrze, zebrało to całkiem niezłe recenzje. Miałem okazję grać wtedy w betę i była to wtedy taka typowa strzelanka na powiedzmy 3+. Później stało się coś niesamowitego, mianowicie gra zmieniła twórców. Nie wiem, czy doszło do prania brudnych pieniędzy, czy w jakikolwiek inny sposób. Nowe studio zaczęło dodawać różne elementy, których wcześniej nie było, m.in. samochody w silniku Source. Wiemy, jak wyglądają samochody w silniku Source. W sumie jest to jedyna gra multiplayer, którą gram nadal, pomimo tego, że jest kompletnym krapem. W grę warto grać tylko ze znajomymi, samemu nie warto. Więc jeśli chodzi o najzabawniejsze gry, to raczej te ze znajomymi właśnie, gdzie możemy się pośmiać kosztem gry. Tak, zapraszam do Technical Intervention, może mnie tam zobaczycie kiedyś, bo ja często sobie pogrywam. Tylko nie używajcie proszę RPGa, bo wywala grę. Naprawdę. Najzabawniejsza gra w życiu? Jest to bardzo trudne pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć. Przychodzi mi teraz do głowy zaledwie kilka gier, bo w sumie mało jest gier, które byłyby specjalnie zabawne i humorystyczne. Mało gier stawia na humor. Przychodzi mi teraz do głowy Brutal Legend. Fucking piece of shit! Bardzo fajna gra, która bardzo fajnie wykorzystuje wszystkie elementy tej kultury metalowej. Sam kiedyś byłem metalowcem, miałem długie włosy, więc jakby jest to w jakiś sposób mi bliskie. I zamieniająca je w całkiem fajny, przyjemny żart, właśnie korzystająca z tych wszystkich elementów w taki lekki sposób, trochę prześmiewczy, ale jednocześnie z pewną dozą szacunku do materiału źródłowego się odnosząca. To jest dosyć ciężkie pytanie. Ogólnie humor w grach jest ciężkim elementem do pokazania. Rzadko się tą grą udaje. Uważam tak ogólnie, że medium gier wideo nie jest aż tak zabawne jak filmy. Nie udało mi się nigdy śmiać do rozpuku z gry wideo, tak jak z jakiegoś fajnego programu komediowego. Myślę, że są media, które jednak lepiej potrafią oddać coś zabawnego niż gry. A czy tak naprawdę to tego humoru zróżnicowanego to jest trochę mało w grach. To nie jest taki humor, na który widzisz ten żart i myślisz sobie, ha, ale śmieszne, będę się teraz śmiał. Nikt tak nie myśli, ale wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. Gry komputerowe chyba zapomniały o poczuciu humoru w wielu przypadkach. Brakuje nawet samego takiego gatunku gry humorystycznej, nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej gry, która by była totalnie prześmiewcza. Jedyną grą, która zbliża się do tego jest w mojej opinii Deadpool. Całkiem fajny tytuł, jeżeli chodzi o humor, chociaż niekoniecznie dobry pod kątem mechaniki. Najprościej faktycznie jest zamieścić humorystyczne scenki w grach przygodowych, ponieważ możemy tutaj wykorzystać i humor sytuacyjny, i dialogowy, i to jakoś się tam ze sobą zgrywa. Przygodówki mają to do siebie, że są bardzo fabularne i pozwalają na to, żeby zaskakiwać. Ale nie myślę, że to jest bardzo inherentne, że to muszą być przygodówki. Po prostu tak wychodziło i nikt tego statusu quo jeszcze nigdy nie podważył. Dlaczego jest mało gier stricte komediowych? To jest ogólny problem gier jako medium. Raczej tego, że jednak żeby coś było śmieszne i coś było zabawne, to trzeba się jednak skupić na tym, żeby był dobry timing tego wszystkiego. No i też jakiś mamy niedobór chyba dobrych scenarzystów w grach z jakiegoś powodu i nie wiem czemu. Myślę sobie, że może trochę wynikać to z tego, że nie ma tak dużo tak naprawdę komediowych gier, to, że jest ciężko trafić w humor. Znaczy mam wrażenie, że można jeszcze w miarę na przykład tanio wyprodukować komedię, która będzie operować pewnym określonym typem humoru, no i ona trafi tylko do określonego odbiorcy. Tymczasem gry w tej chwili są produkowane za takie pieniądze, że chyba trzeba trafić w jak największą ilość odbiorców. Wiele gier nie jest poważnych. Większość przygodówek jest oparta właśnie na humorze. Jednakże nie każdego bawi to samo. Ja ogólnie nie jestem za bardzo wesołym człowiekiem i mnie bardzo ciężko rozśmieszyć. Ja lubię na przykład humor, który jest absurdalny w stylu Monty Pythona, a niestety ten humor w grach występuje dosyć rzadko. Pomiędzy humorem a taką żenadą jest bardzo cienka linia. Bardzo ciężko wyczuć ten moment, kiedy kończy się humor, a zaczyna się żenada. Stąd też wydaje mi się, że twórcy działają po części zachowawczo. Fajnie, że jest coś taki jak Tim Schafer, bo znalazł sobie jakąś taką swoją niszę, która wydawałoby się, że powinna być wykorzystana, no bo przecież na przykład jeżeli chodzi o kinematografię, no to ludzi tworzących komedie jest pełno, którzy się w tym specjalizują, a tymczasem jeżeli chodzi o gry, to za bardzo nie ma takich ludzi, więc fajnie, że ktoś się zdecydował na taką niszę, że ją wypełnił jakimiś grami i że w sumie przez te lata w miarę mu się udaje coś z tym robić fajnego. Moim ulubionym takim komediowym aspektem gier wideo jest dobrze poprowadzona, napisana postać, dialogi, charyzma. Mógłbym mówić tak o śmiesznych filmach, mógłbym mówić o śmiesznych książkach, ale jednak najwięcej
się śmieję właśnie podczas gier, ale ze znajomymi. Czyli jednak te sytuacje, które wynikają z gry ze znajomymi, to jest najzabawniejsza część, jeśli chodzi o gry. Mam wrażenie, że brakuje różnorodności humoru. No, slapstick to najczęściej popsute ragdolle i to bywa zabawne, ale to nie jest zamierzone, więc... Myślę, że fajne są takie gry, które uderzają w jakąś ciekawą konwencję i się z niej naśmiewają. Właśnie tak jak Brutal Legend, gdzie wybiera sobie tą jedną konwencję i się jej trzyma. Ale tego typu humor występuje dosyć rzadko i zdecydowanie przydałoby się więcej. Deweloperzy ruszają się jak wozy z węglem. Przydałoby się im więcej luzu. Kiedyś o tym myślałem, brakuje żartów o grach. Nie kojarzę za wiele, nie słyszy się tego. Stary Quake'owiec umarł i idzie do piekła, do nieba. No i Pan Bóg mówi, no byłeś dobrym mężem, byłeś dobrym ojcem, ale ponieważ grałeś w te gry, mordowałeś, zabijałeś, niszczyłeś, niestety nie mogę wziąć cię do nieba, muszę cię zesłać do piekła. Ale ponieważ byłeś jednak tym dobrym człowiekiem, spełnię twoje trzy życzenia. Quake'owiec tak myśli i mówi, no to pierwsze, Gold Mode. Drugie, give all. Bóg się pyta, a trzecie? Nie trzeba, możesz zrzucać. Parówka, hot dog. A z kim już nagrywaliście? Nagrywaliśmy z Błazem. O, ładne towarzystwo. Nikt tak nie myśli, ale wiesz o co chodzi. Ciepły pies w parówce. Oni mnie tu trzymają wbrew mojej woli. Gry takie, które mają heavy dialogue, na przykład Borderlands 2. Znaczy, niektórych śmieszy, mnie na przykład nie. Wytnij to. Borderlands 2, bardzo super gra. Fantastyczny.